dzisiaj nie myślę, tylko zapraszam Was, ale myślę, że na bardzo długi odcinek. Będzie to chyba naprawdę projekt Denko wow, dlatego że tyle produktów mi się zebrało tutaj, mam całą ogromną reklamówkę, marzę o tym, żeby już się pozbyć tych śmieci, dlatego zapraszam Was do oglądania. W ogóle nie wiem, czemu wstawiłam tutaj pudełko, chyba żeby Wam później opisywać, bo tego kremu jeszcze nie skończyłam, więc ja to pudełeczko sobie odłożę. Będzie do następnego Denko. Dobra. Zacznijmy od tego, co skończyłam i ostatnio pojawiło się w moich ulubieńcach. Zostawiłam sobie pudełko, to jest jedyny napis po polsku. Normalnie tutaj nic nie pisze, tylko po rosyjsku. Był to krem przeciwtrądzikowy na noc. Kosztował całe 6,90. Ja go dostałam, ale tu mówię Wam po prostu cenę i był przegenialny. Acne Control, krem do twarzy przeciwtrądzikowy na noc. To już powiedziałam. Genialny, naprawdę. Zwróćcie uwagę w ogóle na tą firmę, bo jest bardzo niedroga i działa, więc naprawdę warto. Okej, kolejną rzeczą jest maseczka do twarzy. Ja bardzo te maski lubię i ta maska jest właśnie z New Rorek. No nie mam, mam nadzieję, że dobrze czytam. I to jest maska z kwasem hialuronowym, która ma nawilżać twarz i właśnie to zadanie robi. Ja bardzo lubię maski w płachcie, więc ta jak najbardziej godna polecenia i z pewnością do niej wrócę. Coś, do czego nie wrócę, stosuję tylko antyperspiranty w kulce i przeważnie są to te antyperspiranty od Ewy Chodakowskiej. I bardzo, bardzo, bardzo je lubię. Moja skóra się tak przyzwyczaiła do nich, a to było za silne, za mocne, za intensywnie pachniało. No niestety to takie, wiecie, piękna reklama jest tych DAW i tak dalej i ja go dostałam, dlatego go używałam. No ale nie jest jakiś mój ulubieniec, chociaż zapach DAW bardzo lubię takich tych kosmetyków, ale do tego no, nie wrócę. Hit, 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 hit. Termoochronny spray, prostujący nasze włosy. Ultimate spray, wszystko jest pościerane. Niestety, spray ochronny pod prostownicę. Perfekcyjnie wygładza włosy. Słuchajcie, tak fantastycznie działał, właśnie jeżeli chodzi o prostowanie włosów, ale jak pachniał. To jest najlepszy spray termoochronny, jaki miałam w życiu. Lisap Ultimate, polecam serdecznie. Kolejną rzeczą jest suchy szampon i ja jak go kupiłam, to była taka opinia, że Karola on zostawia białe ślady na włosach, a dla mnie jest to jedyny szampon, nawet Batista tak nie działały, ten właśnie do blond włosów, który w ogóle nie dawał tego białego proszku, nie, zero po prostu, miałam wrażenie, że on w ogóle nie działa, ale działał, więc tak, hit z Balea, suchy szampon do włosów blond właśnie i powiem Wam, że na pewno jak będę w DM-ie, no nie wiem jak szybko się udam, kiedy się udam w ogóle do Niemiec na zakupy, ale jak już minie to wszystko, co się dzieje i ten paskudny wirus odejdzie, to z pewnością udam się na zakup do DM-u i kupię ten suchy szampon, bo był świetny. Kolejna wykończona przeze mnie rzecz to standardowo, niestety wyrzuciłam butelkę po oksydancie, nie wiem dlaczego ją wyrzuciłam, też wykończyłam oksydant z Matrix 9%. No i kolejna farba, mi taka tubka starcza na 3 farbowania, więc wow, kosztuje jakieś 27-24 zł w zależności od sklepu. I to jest So Color Beauty z Matrix Extra Blond i mój kolor jaki używam to jest ULP, no więc tak. Taka farba wykończona, z pewnością wrócę, nawet wczoraj przyszło do mnie zamówienie i dzisiaj farbowałam nią włosy, więc tak. Kolejna wykończona rzecz, szampon paskudny, który mówicie, że nadaje się jedynie do mycia podłóg, ma tak ohydny skład, jedyny szampon, który uwielbiamy z mężem. Mąż ze względu na to, że jest jedyny szampon, który likwiduje mu łupież na głowie, mimo że bardzo krótko się obcina, to jest jedyny szampon, którego może używać, a dla mnie... że po żadnym szamponie moje włosy nie są tak pięknie odbite od nasady, takie puszyste, lekkie. Ja uwielbiam, wracam latami i wracać będę. Więc Head & Shoulders tu był akurat taki cytrusowy. Kolejna rzecz, którą dostałam i był to żel pod prysznic i miałam kremowy żel pod prysznic. Miałam wrażenie, że jak piszę kremowy żel pod prysznic, to będzie naprawdę taki kremowy, właśnie taki, wiecie, mleczny bardziej, a nie żelowy, bo ja wolę te mleczne produkty niż żelowe do mycia ciała, mam nadzieję, że rozumiecie. A to było właśnie taki pół na pół. Zapach bardzo ładny, nawilża i odświeża, no nie powiedziałabym, że jakikolwiek żel pod prysznic nam nawilża skórę. Zapach ładny, dobrze wspominam, bardzo nawet ładny, no więc nie wiem. Jak będzie okazja, dostanę go, to na pewno używać będę, ale sama go raczej nie kupię. Kolejna wykończona przeze mnie rzecz to Ordinary, taki kwas hialuronowy do twarzy i powiem Wam, że bardzo mi się sprawdzał, jeżeli chodzi o nawilżenie twarzy i stosowałam go pod krem. Wiecie o co chodzi? Więc fajna, fajna rzecz, może to nie jest jakiś hit, wow, nie wiadomo co, ale działa, no na mnie działa, więc super.
wykończona przeze mnie rzecz i taka trochę wymęczona. Jak byłam w ciąży, częściej używałam te rzeczy, ale teraz po prostu chyba przez tą ciążę mi one zbrzydły i mam ochotę stosować cokolwiek innego. Mówię tu o maśle do ciała z babuszki Agafi. Stosowałam je ze względu na to, że są mocno nawilżające, no i naturalne, co chodzi o skład. To było masło do ciała odżywczo-ochronne, pomarańcza, wosk kwiatowy, rokitnik i korkowiec amurski. No, raczej nie wrócę, bo mówię, bardzo długo się z nim męczyłam, z tym masłem i tak, już mi trochę się znudziło. Kolejna wykończona, kiedy ja to wykończyłam, matko, to już bardzo dawno temu. Taupa Dermo Face, też zawsze mówicie, że taupa ma paskudne składy. Tonik serum 2 w 1, wrażliwa i bardzo wrażliwa, alergiczna, normalna i mieszana skóra. Jako chyba z Allegro jakoś miałam, jakoś tak. No, jak chyba szału nie było, bo jakoś w ogóle nie pamiętam. Nawet zapomniałam, że go stosowałam, więc trudno mi powiedzieć. Super szampon. O, ten szampon był świetny. Szampon do włosów z Matrixa. Ja miałam wcześniej do blond włosów i szampon i odżywka, a teraz kupiłam odżywkę do taką dodającą objętości, a szampon to był, już Wam zaraz mówię, chyba jakiś odżywczy był. Coś mi się wydaje, że nawilżający. Ale zaraz znajdę, coś jest, zawiera glicerynę, przez co głęboko nawilża łupno włosa, warstwa po warstwie, by włosy były miękkie i pełne blasku. Naprawdę takie były. Ja bardzo lubię te szampony z Matrixa, no i polecam, mimo że pewnie składów nie mają super fantastycznych, naturalnych. To jak lubicie chemiczne szampony, moje włosy takie uwielbiają, odżywki chemiczne i chemiczne szampony, to coś dla Was. No oczywiście tego nie mogło zabraknąć, to się pojawia w każdym denku, czyli oliwka z HIV, powtórzę po raz setny. Wychodzę spod prysznica, na mokre ciało nakładam oliwkę z HIV i tylko osuszam lekko skórę ręcznikiem. Robię ten rytuał od lat, uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam. Moja skóra jest wdzięczna, jest to genialny skład tej oliwki, no polecam. Ja ją lata temu zaobserwowałam u Niesi i od tej pory po prostu to jest nasz przyjaciel i ulubieniec w domu, więc oliwka z HIV zawsze u mnie być musi. Wykończona przeze mnie maska do włosów, przegenialna maska do włosów, uwielbiam tą maskę. Marokańska, taka czarna maska i... ja jedna z youtuberek ją polecała i ja dzięki niej kupiłam ją. Przepięknie pachnie, ma taki zielony, glonowaty kolor na włosach, ale to się spiera, nie zostawia żadnego koloru na włosach, więc tego się nie bójcie, żadna blondynka nie musi się martwić. Włosy się super rozczesują, pięknie pachną, bardzo, bardzo lubię tą odżywkę. Planeta Organika, czarna marokańska maska, polecam serdecznie. Kolejna wykończona i chemiczna rzecz, ale uwielbiam ten zapach, ubóstwiam ten zapach, masło do ciała z firmy Avon. Kocham, no kocham ten zapach, naprawdę. Jest to cocoa butter i mamy tutaj właśnie masło kakaowe i witaminę E. Fajnie nawilża na okres jesień-zima, zawsze sięgałam po to masło i pewnie sięgać będę, bo zapach jest uzależniający. Peeling do ciała z Organic Shop. Najlepsze peelingi na świecie. Naprawdę przetestowałam milion i to jest produkt, po którym macie przepięknie gładką skórę, ale dodatkowo niesamowicie nawilżoną. W ogóle skóra nie potrzebuje oliwki ani balsamu. Jest od razu taka odżywiona, zregenerowana, cudowne. Wszystkie różne zapachy. Tutaj miałam akurat kakaowy. Lubię takie słodkie zapachy, ale już przyszła wiosna. Pełną gębą, więc wolę owocowe te peelingi do ciała. Mój ulubiony to jest bodajże mango. Ale wszystkie Wam polecam. Wszystkie, po prostu kwestia tego, co lubicie, jaki zapach, ale ten peeling jest gruboziarnisty, mocny zdzierak, w ogóle się nie rozpuszcza pod wpływem wody, a to jest ogromny plus. Więc uwielbiam, więc na pewno wrócę, nie wiem, czy do tej akurat opcji zapachowej. Wykończony przeze mnie krem z kwasem migdałowym 5% z linii. Genialny, przegenialny, stosuję nadal co drugi dzień. Oczywiście pamiętamy o używaniu filtrów. Ja o tym nie zapominam, tylko jak przychodzi wiosna. Zimą mnie ratował podkład z Bourjois z filtrem 20 i po prostu to używałam, ale teraz już jest wiosna, no to nakładam po prostu 50 na twarz, więc no ale polecam. Polecam, jeżeli potrzebujecie złuszczania swojej skóry. Zresztą mówiłam o tym kremie milion już razy. Też w ulubieńcach się pojawił, więc z pewnością wrócę. I wróciłam. Lakier do włosów. Lakier do włosów nie jest bez różnicy, jaki on jest. Czy jest najtańszy, czy najdroższy. Często sięgam po te, które mają napis volume. Po prostu jakoś tak mam. Ja po prostu spryskuję sobie... O! O! Tu jeszcze coś się... Do góry noga mi poleżało i coś się tam wynalazło w środku. Przepraszam, że tak na siebie patrzę, ale wiecie. Więc pewnie wrócę, jak będzie w jakiejś promocji, ale tak jak mówię, ja kupuję lakiery bez różnicy jakie. Ja tylko chcę, żeby o, na przykład fryzura była taka, jak sobie nadam i trzymało się to po prostu kupy. I to tyle. Dobra.
Kolejna wykończona przeze mnie rzecz, którą wykończyłam do smarowania dłoni, bo to był jakiś krem do twarzy aloes i bawełna. I ja te kremy, ja nie pamiętam, ja ich chyba trzymam. Nie wiem, czy je dostałam, czy ja je kupiłam, czy ja się pomyliłam i tyle. Nie mam pojęcia w ogóle, o co chodzi, skąd one się u mnie wzięły, ale ja nie stosuję takich kremów do twarzy, trochę się obawiam. No i ten aloes i bawełna tak wyglądał z firmy Avon, z tej serii Avon Naturals. Po prostu smarowałam nim dłonie i byłem okej. Okay. Jakoś tak też nie pamiętam za bardzo, więc chyba szału nie było. Wykończony najlepszy puder chyba jaki miałam, jeden z dwóch najlepszych jakie miałam. Jeżeli używałam pudru, to zawsze tego. Stay Matte z Rimmela. Uważam, że to jest w ogóle najlepszy prasowany puder jaki jest na rynku, wykończony do końca. Więc tak, wrócę. Pianka oczyszczająca do twarzy była świetna, ja ją dostałam z tej firmy Nature Queen, ale naprawdę była świetna. Oczyszczająca pianka do mycia twarzy. Ja najczęściej myję twarz płynem micelarnym, a potem żelem i to najbardziej lubię, ale ta pianka godna polecenia. Tak wygląda i jeżeli będę miała okazję, to pewnie wrócę, chociaż mi też trudno mówić, bo ja nic nie kupuję, ja wszystko teraz dostaję. Albo mogę sobie wybrać i jakoś chcę zawsze testować coś nowego, wiecie o co chodzi. O, kolejna rzecz z firmy Acne Control i te maski też kosztują jakieś około 7 zł, mi się wydaje, albo nawet 5. A jak wiemy, maski w płachcie potrafią kosztować nawet po 20 kilka złotych. Naprawdę świetne są te maski. Oczyszczająca w płachcie do twarzy i ta właśnie oczyszczająca też była, no ona wszystkie, ja wszystkie 4 stosowałam i wszystkie były super. Więc polecam po prostu zerknąć na tą firmę, bo myślę, że jest ona godna uwagi. Kolejna firma godna uwagi, Ecolab, ubóstwiam tą firmę, tak jak już mówiłam Wam, produkty do pielęgnacji łucji od urodzenia do dziś stosuje łucja tylko z tej firmy. I to był marokański olejek pod prysznic nawilżający, ja go dostałam od mojej siostry, już pamiętam, pod choinkę i powiem Wam, że super był, super, naprawdę fajnie mył i to był faktycznie olejek, który nawilżał jeszcze dodatkowo skórę, tak, więc fajny produkt, bardzo fajny i go wcześniej nie znałam, więc fajnie. Kolejną wykończoną przeze mnie rzeczą jest olejek i to był olejek z Wenus, wodny, glicerynowy z jagody Akai, do cery wrażliwej i naczynkowej. I ja Wam powiem, że go nie stosowałam na twarz, zdarzyło mi się czasami go pod oczy położyć, ale najczęściej na przykład wyciskałam sobie taką kilka kropel, taką pompkę, chciałam powiedzieć, że on pompki nie ma, kilka kropel do balsamu, do właśnie tych maseł do ciała i smarowałam sobie po prostu w skórę. Tak go zużywałam, bo tak w sumie nie wiedziałam do czego go zużyć, więc raczej nie wrócę, no ale olejki chyba wszystkie są godne polecenia i warto stosować olejki, tak uważam. Dobra, to też nie jest wykończone, nie wiem czemu to wsadziłam, bo używam jeszcze. Wykończony krem do rąk, czy wrócę? Nie, nic nie robił specjalnego. Teraz naprawdę kremy do rąk idą u nas jak woda, tak jak żele antybakteryjne, mydła w płynie i właśnie kremy do rąk przez to, że mamy dłonie wszyscy domownicy, na maksa wysuszone. Kolastyna SOS, krem do rąk, natychmiastowa ulga. Uważam, że są lepsze, jakoś tak natychmiastowej ulgi nie przynosił, więc raczej nie wrócę. Kolejny krem do rąk z Biedronki, z firmy Isana, to Biedronka? Nie, to Rossmann, z Rossmanna. I co, jakieś... A, on jest z Niemiec, limitowana edycja, no tak, to był w Niemiec, już wiem skąd on jest z Niemiec, tak, teściowa go przywiozła, już wiem, w porządku, po prostu nawilżał, też nic, szału nie było, więc raczej nie wrócę. Tutaj wykończona kolejna farba, tam było opakowanie, więc może to nawet ta sama, do włosów w sensie. Ulubieniec, wiosna, lato, bardzo lubię ten podkład, Bourjois Healthy Mix, od lat niezmiennie, numer 52 stosuję. No i wykończyłam go po prostu, jego niewiele miałam, więc teraz kilka makijaży i już było po nim. Z pewnością wrócę, po prostu jest to naprawdę już kultowy i warty uwagi podkład, tak jak ten. To jest po prostu mój hicior i jest to Illumi Corrector z Belle i to jest kolor właśnie 03 Natural, czyli kolor dla mnie idealny. One są dostępne w Biedronce, najlepsze podkłady na wiosnę, lato. Kolejna wykończona rzecz to olejek rozjaśniający z tej samej serii, której pokazywałam Wam krem, czyli złuszczanie. To można kupić w zestawie, na pewno do tego wrócę. Fantastycznie nawilża, właśnie tak rozjaśnia naszą skórę. Tak fajnie, no, no fajnie, po prostu lubię to uczucie, kiedy nałożę ten olejek na twarz, więc zdecydowanie wrócę. Firma Linia. Najlepszy, mimo że to upa wiem, że ma paskudne składy i w ogóle nie powinnam tego polecać, ale u mnie się sprawdzał fenomenalnie. Najlepszy peeling enzymatyczny, jaki miałam w życiu. Peeling 3 enzymy, papaina, bromelaina, keratynaza. Intensywnie złuszcza i zmniejsza ilość zaskórników. Naprawdę działał genialnie. Jest to naprawdę najlepszy peeling enzymatyczny, jaki miałam, więc ja polecam.
Tu mam dwie kredki, mam wosk do brwi z Bell, dostępny jest w Biedronce. Uwielbiam go, jest bardzo mało wydajny, ale go uwielbiam i kupuję za każdym razem, kiedy jestem w Biedronce i on jest, to ja po niego sięgam. Więc tak, biorę ten kolor dla blondynek, a to była przegenialna kredka do brwi, którą mogłam sobie namalować dosłownie włoski. Świetna, precyzyjna, bardzo cienka, nawet się nazywa Micro Precise. I jest to Essence, jest wodoodporna, ale ona mi starczyła, nie wiem, na półtora tygodnia może. Po prostu wykończyła się migiem, dlatego że ja malowałam całe brwi. Gdybym na przykład bawiła się tylko tutaj wewnętrzną stronę brwi malowała, a resztę czymś innym, żeby tutaj było bardziej naturalnie, to pewnie na dłużej by starczyło. Ale jak ja malowałam całą brew, to dosłownie po prostu puch i nie ma. Tak z tym było. Dobra, tu mam jakieś płatki kosmetyczne. Płatki jak płatki. Ja najbardziej lubię o właśnie takie duże, kwadratowe albo owalne. Wiecie o co chodzi? No więc do płatków kosmetycznych wrócę, bez różnicy jakie to były. O matko, to było okropne. Czyste piękno, maska peel off, wymiatacz ze skórników. Że niby coś takiego jak ten Pilaten Black Mask. Nie, nie warto. Nic nie zrobiło, po prostu ściągnęłam. Nałożyłam, ściągnęłam. Tyle. Więc nie, nie wrócę. Tutaj w ogóle nie wiem czemu nie mam... No ale nie mam. Wykończyłam, uwielbiam, tylko to już jest Bourjois, tak jak pokazywałam Wam, Bourjois Healthy Mix, to dla mnie wiosna-lato, a ten Bourjois natomiast jesień-zima, bo on jest zdecydowanie taki cięższy, taki, ale robi cerę idealną. Normalnie efekt Photoshopa, uwielbiam, ubóstwiam i w swoim zapasie jeszcze mam całe dwa, więc na pewno do tego wrócę, na pewno używać będę, ale to jest już podkład taki ciężki, na pewno nie na takie dni, kiedy świeci słońce, jest ciepło na dworze. No i kolejny wykończony wosk z Biedronki, z Bell, znaczy nie z Biedronki, więc wrócę. Korektor był przegenialny, z tej, nie, Max Factor Radiant Lift, to nie ta seria, bo podkład ten też jest świetny. Max Factor Radiant Lift, ja miałam kolor chyba najjaśniejszy, chociaż tutaj już nic nie widzę, wszystko pościerane. Był świetny, on ma właśnie tą gąbkę, ja w ogóle nie wiem, czemu ja nie mam w ogóle żadnej zatyczki, nie wiem w ogóle o co tu chodzi. Więc do tego wrócę, jak będę miała okazję. Mały batist wykończony, my kupiłyśmy sobie z Adą takie małe na wyjazd w Gdańsku, jak byłyśmy, więc na pewno wrócę, bo takie do torebki zawsze się przydaje. To była maska chyba do twarzy. Nie, krem. Krem na dzień. To był świetny krem na dzień. To wszystko jest po rosyjsku, z Ecolab. Świetny krem na dzień z filtrem 15, więc jeżeli taki filtr Wam wystarczy, to sięgnijcie po niego, bo to jest krem idealny dla osób, które mają cerę mieszaną, cerę tłustą, jakieś problematyczne sfery. Super, bo on w ogóle nie zapycha, a ma filtr, więc to ogromny plus na dzień. Super. Następnie, ale świetna. Przepraszam, noga mi zdrętwiała, tak chciałabym sobie tak krzywo teraz usiądę. Bielenda, świetna była ta maska. Maska, ja ją kupiłam na jakiejś promocji w Rossmanie, w szklanym opakowaniu z firmy Bielenda i to miało być taki Juicy Jelly Mask i to dwa w jednym. Taki trochę peeling, trochę maska. Jak się ją na twarz nakładało, wyglądało jakby, wyglądała twarz jakby rozgniecione kiwi miała na twarzy. Przepięknie pachnie, świetnie radziła sobie właśnie z przetłuszczonymi sferami, więc no dla mnie świetna. Świetna, świetna, świetna. Kiwi i kaktus. O, tak wyglądała i myślę, że wrócę. Tak, jak będę mieć okazję, to wrócę. Tutaj wyrzucam już, chyba przeterminowany, bo śmierdzi, olejek do paznokci z Yoko. Nie, raczej nie wrócę. No i mąż mi dorzucił tutaj krem, który wykończył z Avon, o taki nawilżający do twarzy, a teraz stosuję z Natura Siberica. Tak. I jeszcze jedne chusteczki higieniczno-kosmetyczne, kiedy skończyły mi się, ja takie o kiedyś kupiłam w Biedronce i takie trzymam awaryjnie na wyjazdy. I jak skończyły mi się waciki, a teraz jeździmy bardzo rzadko na zakupy, to właśnie wyciągnęłam takie opakowanie i zużyłam. One nie są jakieś fantastyczne, wolę jednak waciki do twarzy. Tyle, jakoś się sprężyłam, 18:50. Super, więc udało mi się do 20 minut nagrać denko. No to tyle kochani, ja nie będę już przedłużać. Dziękuję Wam ślicznie za uwagę, trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia już jutro.